Dzień dobry, kochani. Witam na kolejnym naszym spotkaniu w takiej formie, niestety. Cały czas czekam na to, żebyśmy mogli wrócić do naszych spotkań na żywo. Bardzo mi ich brakuje. Mam nadzieję, że Wam, mnie również i naszych spotkań. No ale cóż, nic innego nie pozostaje nam jak czekać, zostać w domu i ćwiczyć w domu, robić to, co można w domu. Zapraszam na te dzisiejsze ćwiczenia razem ze mną. Zaczynamy tak jak zawsze od przyjęcia prawidłowej postawy ciała. Jestem dzisiaj w skarpetkach, kolorowych skarpetkach. Pozdrawiam Panią Marysię. Bardzo mi brakuje kolorowych skarpetek Pani Marysi. Zapraszam Was do ćwiczeń. Na szerokości bioder są stopy, proste plecy, opuszczone barki. Otwórz ramiona szeroko. Zrób wdech, skrzyżuj ramiona na klatce piersiowej z wydechem. Otwórz. Wdech i skrzyżuj wydech. Wdech nosem i wydech ustami. Prostuj się. Ostatni raz. Wdech i wydech. Maszerujemy w miejscu. Palce przyklejone do podłogi. Ramiona pracują na przemian. Pracujemy ramionami. Pracujemy ramionami. Plecy mamy proste. Za czubek głowy wyciągamy się w górę do sufitu. Dodamy sobie pracę ramion. Raz jedno ramię krąży w przód, raz drugie. Raz jedno ramię krąży do przodu, raz drugie. I jeszcze. I jeszcze do przodu. I odkręcamy w tył, do tyłu. Raz jedno ramię krąży w tył, raz drugie. I jeszcze. 4, 3, 2, a nogi cały czas maszerują. Ramiona pracują na przemian. Palce przyklejone do podłogi. Jeszcze chwilkę. Daj ramiona w przód. Jedno ramię w górę, druga ręka w dół. Czyli jedno ramię krąży w przód, drugie ramię krąży w tył. Mijają się przed sobą, jak największe te koła, jeszcze, a teraz zmień kierunek. To ramię, które krążyło do przodu, krąży w tył, jeszcze 4, 3, a nogi robią swoje, maszerują 2, ostatni i maszerujemy. Maszerujemy, pracują ramiona na przemian. Zaczniemy maszerować już normalnie, podnosząc już całe stopy. Maszerujemy. Energiczny marsz. Tak, żeby poczuć, że ta krew krąży szybciej. A teraz kilka kroków szerzej, w rozkroku. Podnoś kolana, podnoś, jeżeli tylko możesz. Maszeruj normalnie i jeszcze raz szeroko. Maszerujemy normalnie. Ramiona w górę, kilka kroków na palcach. Sięgnij ramionami w górę, wyciągnij się, wyciągnij się, wyciągnij się i maszeruj normalnie. A teraz kilka mocnych kroków. Całe stopy mocno naciskają na podłogę. Mocno, całe stopy mocno. I maszeruj normalnie. Znowu szeroko, szeroko. Normalny marsz. Ramiona pracują, pracują cały czas. Plecy wyprostowane. Jeszcze kilka kroków. Szeroko na nogach. Normalny marsz. Będziemy teraz maszerować z wysokim unoszeniem kolan. Otwierasz ramiona i zamykasz. Znajdź swoje tempo, swój rytm. Z każdym krokiem podnosisz kolano wysoko w górę. Oddychaj miarowo.
tak żeby nie było zadyszki. Jeszcze kilka kroków, jeszcze wysoko w górę. Ramiona próbują pracować na wysokości barków i maszeruj normalnie. Szeroko. Normalny marsz. Jeszcze szeroko. Szeroko na nogach. Kolana się podnoszą. Stopy się podnoszą. Maszeruj normalnie. Co trzeci krok dotknij dłonią przeciwnego kolana. Co trzeci krok daj kolano do góry i dotknij dłonią. I jeszcze. Dotknij. Raz, dwa, trzy. Dotknij. Dotknij. Jak z dłonią idzie Ci dobrze, możesz spróbować z łokciem. Łokieć. Co trzeci krok. Twoje tempo. Pamiętaj o tym. Ja na jakieś tempo tutaj narzucam, ale jeżeli to tempo moje jest dla Ciebie za szybkie, ćwiczysz wolniej. Tak, żeby było bezpiecznie dla Ciebie. No to co? Spróbujemy raz za razem. Góra, góra, góra. Łokieć do kolana, łokieć do kolana. Cztery. Na każdą nogę. Trzy. Oddychaj. Dwa. Ostatni. Wysoko kolano. Maszerujemy normalnie. Normalny marsz. Kilka kroków szerzej na nogach. Maszeruj normalnie. Ostatni kilka kroków szeroko. I szeroko się zatrzymaj. Zatrzymaj się w tym lekkim rozkroku. Połóż prawą rękę na biodro. Na lewe biodro. Przytrzymaj za lewe biodro. Lewe ramię przyklej do ucha. Zrób skłon. I wyprostuj. I druga strona. Czyli lewa dłoń na prawe biodro. Prawe ramię przyklejone. Skłon. Nie wypychaj bioder. Rozciągnij bok ciała. Oddychamy. Wydech, skłon. Wdech. I wydech, skłon. Wdech. I wydech, skłon. I jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. Przyklej ramię. Ostatni skłon. Zostań w tym lekkim rozkroku. Zwróć uwagę na to, jak ustawione są Twoje stopy. One mają być lekko otwarte na zewnątrz. Ramiona bokiem w górę. Zejdziemy do przysiadu. Uginamy nogi w kolanach. Schodzimy biodrami w dół. No i co? Spróbujemy jeszcze z oddechem. Wdech na dole i wydech do góry. Pamiętacie, jak tydzień temu wstawaliśmy krzesła, tam było odepchnięcie się stopami od podłogi. Odepchnij się stopami od podłogi. Odepchnij się stopami od podłogi. Wdech i wydech do góry. Wdech i wydech do góry. Ostatni już. Wdech i wydech do góry. Wróć stopami bliżej siebie. Wracamy stopami na szerokość bioder. Plecy mamy proste, lekko napięty brzuch, opuszczone barki. Podnieś ramiona w górę, tak żeby Twoje łokcie znalazły się gdzieś mniej więcej na wysokości barków, a w łokciu był kąt prosty. Teraz łopatki są blisko siebie. Broda delikatnie cofnięta, skierowana w stronę mostka. Tak? Nie wysuwam brody do przodu. Złącz łokcie, otwórz szeroko. Jeżeli nie możesz tych łokci połączyć, to chociaż spróbuj przybliżyć je do siebie. Otwórz, zamknij, otwórz, zamknij. Cztery, trzy,
łączą się łopatki, łączą się łokcie. Ostatni raz, łączą się łopatki, łączą się łokcie. Opuść ramiona, rozluźnij, zaokrąglając barki do tyłu. Do kolejnego ćwiczenia ja delikatnie się cofnę. Połóż teraz dłonie na biodrach. Daj krok w przód i wróć. Krok do przodu i wracasz. To ćwiczenie znacie. Nie tylko znają je ci, którzy ćwiczą ze mną na co dzień i na żywo, ale to ćwiczenie też już było w jednym z pierwszych naszych zestawów. Krok do przodu. W tym kroku w przód zwróć uwagę na to, żeby stawiać stopę na wprost. Nigdzie na boki nam nie skręca. Stopa stawiana jest od pięty. A jeśli chodzi o pracę nogi z tyłu, to tam jest odepchnięcie się palcami. To odepchnięcie się palcami powoduje, że tułów tak naturalnie, delikatnie pochyla się w przód. Tak? Chcemy troszkę do pracy zaangażować nasze stopy. No dobra. I damy sobie do tego jeszcze za chwilkę pracę naszych ramion. Daj ramiona do góry i wróć. W górę i wracasz. Do góry i wróć. Do góry i wróć. W górę i wracam. Odepchnij się palcami nogi z tyłu. Odepchnij się palcami nogi z tyłu. Kolano nogi z przodu jest leciutko ugięte, bo przecież przez chwilę mamy ciężar ciała właśnie na jednej nodze, na tej z przodu. Pamiętaj o lekko ugiętym kolanie. Dwa. I ostatni. No dobra. To co? Wracamy od początku. Jesteśmy w lekkim rozkroku. Przytrzymaj lewą dłoń za prawe biodro. Przyklej ramię do ucha. Zrób skłon. I wyprostuj. Zmień. Prawa dłoń, lewe biodro trzyma. Wdech i wydech skłon. Wdech i wydech skłon. Wdech i wydech skłon. No to jeszcze. 8, 7, 6, 5. Oddychaj. 4. 3. Oddychaj. 2. Ostatni. Zostajemy w lekkim rozkroku. Palce stóp delikatnie otwierają się na zewnątrz. Ramiona bokiem w górę. Zejście do przysiadu. Wdech na dole. Wydech z wyprostem. Biodra schodzą w dół. Wdech na dole. Kolana leciutko na zewnątrz się otwierają. Otwierają się kolana na zewnątrz. 6. Wydech. 5. Odepchnij się stopami od podłogi. 4. Jeszcze 3. 2. Ostatni. Pięknie. Wracamy stopami bliżej siebie, ustawiając je równolegle, plecy wyprostowane, ramiona, łokcie na wysokości Twoich barków. Złącz, otwórz. Złącz, otwórz. Łokcie, łopatki, pamiętasz? Łopatki blisko, łokcie blisko, łopatki blisko. Broda leciutko schowana, cofnięta. 4, 3, pięknie, jeszcze 2. Ostatni. Opuść ramiona, rozluźnij, zaokrągnij barki do tyłu. Połóż dłonie na biodrach, ja się delikatnie wycofuję. Mamy krok do przodu, krok w przód i wracasz. Stawiaj stopę, zaczynając od pięty. Odpychaj się palcami nogi z tyłu, dodaj pracę ramion. W górę i w dół. Nad głowę i wzdłuż tułowia. Nad głowę
i wzdłuż tułowia. Pamiętacie, w tym pierwszym naszym zestawie tam były jeszcze skręty. To co? Spróbujemy dołożyć. Krok w przód, ramiona w górę. Skręć. Wróć. Dostaw nogę. Skręcamy w stronę nogi. Wykroczeń, czyli tej z przodu. No dobra, no to jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Utrzymaj równowagę. Nie daj, nie pozwól, żeby ta równowaga nam się tutaj zachwiała, żebyśmy się zachwiali. I jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ostatnie dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery. I już na koniec. Ustaw stopy na szerokości bioder. Tak zaczniemy. Połóż dłonie na biodrach. Delikatnie napięty pośladek, leciutko napięty brzuch, opuszczone barki, długa szyja. Stań na jednej nodze. Obojętnie na której zaraz sobie zmienimy. Czyli stań na jednej nodze i spróbuj utrzymać równowagę. I teraz jak stoisz na jednej nodze, to spróbuj sobie przypomnieć punkty podparcia. Trzy punkty podparcia z ostatnich zajęć. Tak? Kość śródstopia pod paluchem, zewnętrzna krawędź i pięta. Oczywiście, jeżeli tracisz równowagę, podpierasz się drugą nogą, ma być bezpiecznie. Zmień nogę teraz. Stań na tej drugiej. Utrzymaj równowagę. Jak zerkasz sobie na stopę, to ta stopa powinna być na wprost. Jak będzie skręcała na zewnątrz, uciekała albo do środka, to tą równowagę będzie ci utrzymać zdecydowanie trudniej. Tak, jeżeli tracę równowagę, tak jak zrobiłam to teraz, troszkę delikatnie się podpieram i próbuję wrócić znowu. Trzy punkty podparcia. Kość śródstopia pod paluchem, zewnętrzna krawędź i pięta. No dobra. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to wróć do filmu dwie lekcje temu, tak? Czyli teraz mamy lekcję ósmą, w lekcji szóstej dużo mówiłam o obciążeniu stóp. No dobra, to co? Idziemy dalej. Równolegle do siebie stopy na szerokości bioder. Daj ramiona w bok. Opuść barki. Wyciągnij się za czubek głowy do sufitu. Delikatnie napnij pośladki i brzuch. Stań na jednej nodze. Jak stoisz i czujesz się bezpiecznie, zamknij oczy i spróbuj przez chwilę z zamkniętymi oczami utrzymać równowagę, ale tak, żeby było bezpiecznie dla ciebie. Jeżeli tylko tracisz równowagę, podpierasz się drugą nogą. Trzy punkty podparcia. Kość śródstopia pod paluchem. Zewnętrzna krawędź pięta. Udało się? No to rozluźnij. Na szerokości bioder stopy. Równolegle do siebie. Tak od stopy tu się wszystko zaczyna. Ta stopa nam naprawdę pomaga w utrzymaniu tej równowagi. Ramiona do boku. Opuść barki. Napnij pośladki, brzuch. Skoncentruj się. Stań teraz na tej drugiej nodze. Stań na drugiej nodze. Utrzymaj równowagę. Jak czujesz się bezpiecznie, zamykasz oczy i próbujesz chwilę utrzymać tą równowagę. Powalcz, powalcz. Nie daj się przewrócić. Kość śródstopia pod paluchem. Zewnętrzna krawędź i pięta. Ja czuję, że na tej nodze zdecydowanie trudniej mi się stoi i dużo trudniej utrzymać mi tą równowagę. Dobra, dobra. Jeszcze chwilę wytrzymaj. Kość śródstopia pod paluchem, zewnętrzna krawędź i pięta. Rozluźnij. Rozluźnij. Rozluźnij ramiona. To co? Jeszcze złapiemy oddech. Proste plecy. Otwórz ramiona. Zrób wdech. Skrzyżuj na klatce piersiowej. Z wydechem. Otwórz. Wdech. Skrzyżuj. Wydech. Wdech nosem. Wydech ustami. Ostatni raz. Wdech. I wydech. No dobra, dzisiejsze ćwiczenia na matach. Mam matę, więc kładziemy się. Kładziemy się na boku. Połóżmy się na prawym boku. Kładziemy się na prawym boku. Leżymy na prawym boku. Ręka pod głową ułożona jest wygodnie. To może być ręka wyprostowana.
to może być ręka ugięta. Nie chciałabym, żeby to było takie podparcie, bo wtedy ten odcinek szyjny się brzydko nam układa. Jeżeli jest Ci niewygodnie w tej pozycji, możesz tu położyć ręcznik albo cienką poduszkę, tak żeby było Ci wygodniej. Obie nogi zgięte w kolanach, tak sobie zaczniemy. Zgięte w kolanach i zgięte w stawach biodrowych, czyli nasze kolana są gdzieś na wysokości naszych bioder. Plecy mamy proste, wyobrażamy sobie, że plecy przyklejone są do ściany za nami. Górna noga. Górna noga to jest noga lewa. Lewa noga, coś się tu nie mieszczę, lewa noga jest wyprostowana, palce stopy obciągnięte. Noga jest w przedłużeniu tułowia naszego i utrzymywana stopa jest na wysokości naszego biodra. Popracujemy sobie nogą wyżej i wrócimy niżej. Z poziomu biodra odrobinę wyżej i wracam niżej. Staraj się utrzymać wyprostowane biodro, tak? Na prostym stawie biodrowym. Ok, unosisz, opuszczasz. 5 jeszcze. Unieś. Nie za wysoko. 4. To jest krótki ruch. 3. Bo jak podniosę wyżej, to już to biodro się ugina. A tego nie chcę dzisiaj. 2. Ostatni raz. Zatrzymaj stopy na wysokości biodra. Daj palce stopy na siebie. Wypchnij piętę. Tak? Wypychamy piętę. No i spróbujemy w tym ustawieniu. Unieś. Opuść. I jeszcze. Unieś. Opuść. Tu biodro jest wyprostowane. Dłoń może być na macie. Pomoże nam w utrzymaniu równowagi. 6 jeszcze. 5. 4. 3. 2. Jeżeli tempo jest za szybkie, zwalniasz. No i co? Macie jeszcze siłę? Jeżeli możesz, ćwicz dalej. Jeżeli potrzebujesz przerwę, zrób sobie przerwę. Kąt prosty w stawie biodrowym. Kolana na wysokości biodra. No to teraz jeszcze. Daj nogę do przodu. Palce na siebie, wypchnięta pięta. I teraz stopa do sufitu. I wracam do przodu. Stopa do sufitu. I wracam do przodu. Dasz radę? Jak możesz. Ćwicz dalej ze mną. Proste kolano. 6 nam zostało. Góra. 5. I zaraz będzie odpoczynek. 4. Dolna noga trzyma się na podłodze. 3. Jeszcze 2. Ostatni. Oddychaj. Odpoczywamy. Obie nogi zgięte w kolanach. Mam nadzieję, że troszeczkę poczuliście pośladek. Można tą nogę rozmasować, rozluźnić. I teraz prostujemy tą na dole. Dolna, czyli prawa nasza noga jest wyprostowana. Ułożona w jednej linii z naszym tułowiem, górne kolano oparte o matę, tak żeby ta prawa noga się teraz trochę rozluźniła, odpoczęła. Dolna noga, palce, stopy na siebie, wypchnięta pięta. Unosisz, opuszczasz, góra, wysoko, góra, tyle ile możesz. I jeszcze 6, 5. 4, 3, 2, zatrzymaj nogę w górze i spróbuj tam populsować. Wyżej, 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 wyżej. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i już. Rozluźnij, rozluźnij. Obie nogi będą teraz zgięte w kolana. Kolana znajdują się na wysokości naszych bioder. Ręka pod głową. Ugięta łokieć, przeniesiony jest do przodu. Dłoń przyklejona do naszej głowy, lewa dłoń za głowę. Nogi się nie ruszają w tym ćwiczeniu. Przyklejone są do podłogi, nie rozłączają się kolana. Powolutku. Otwiera się łokieć do góry, do sufitu. Za łokciem otwiera się bark. Za barkiem klatka piersiowa. Łokieć chce dotknąć podłogi za plecami. I powoli wracasz. Zamykasz łokieć, zamykasz bark, zamykasz klatkę piersiową i próbujesz jeszcze raz. Powolutku. Otwórz łokieć, potem bark do sufitu.
Klatka piersiowa, łokieć chce dotknąć podłogi za plecami i poczuj, że za drugim razem już jesteś odrobinę bliżej. I powolutku zamykasz łokieć, zamykasz bark, zamykasz klatkę piersiową i jedziemy jeszcze. Najpierw łokieć, potem bark, potem klatka piersiowa. Teraz jeżeli prawym łokciem, czyli tym z przodu, wciśniesz ten prawy łokieć w matę, to ten za plecami wyraźnie zbliży się do podłogi. No to spróbuj wcisnąć prawym łokciem w matę. Dwa takie wolne jeszcze. Najpierw łokieć, powolutku, nie śpiesz się tu nigdzie. Potem bark, potem klatka piersiowa, łokieć. Próbuję dotknąć podłogi za plecami, a moje nogi nie zmieniły ustawienia. Pamiętaj o tym. I powoli wracasz. I co? I ostatni, taki wolny, ale nie ostatni w ogóle. No dobra, jeszcze daleko za plecami. Mam nadzieję, że czujesz wyraźnie, że jest lepiej niż za pierwszym razem. No dobra, to teraz 5 szybkich. Otwórz, zamknij za każdym razem. Łokieć lewy, chcę dotknąć podłogi za plecami. 3. Otwórz, nogi się nie rozłączają. 2. Otwórz, zamknij, ostatni. Otwórz i zamknij. Ok. Rękę pod głową chciałabym, żebyśmy teraz wyprostowali. Ręka pod głową jest wyprostowana, głowa leży na prostym ramieniu, nogi sobie zostawiamy w tym ustawieniu, w którym były przed chwilą. Dłoń oparta o matę, lewa, na wysokości klatki piersiowej. Łokieć, w łokciu ustawiamy sobie kąt prosty. Szeroko rozstaw palce u dłoni. Szeroko rozstaw palce u dłoni. I teraz będziemy tą dłonią naciskać na matę. Naciśnij, rozluźnij. Naciśnij, rozluźnij. Cała dłoń naciska. Naciśnij, rozluźnij. Szeroko palce. Naciśnij. No dobra, coś trzeba oddychać, żeby się ten oddech nie zatrzymywał. Wdech i wydech naciśnij. 5 jeszcze. Wdech i wydech naciśnij. 4. 3. Mocno naciska ramię. 2. Naciśnij mocno. Ostatni. Naciśnij mocno. Rozluźnij. Poruszaj dłonią. Rozluźnij nadgarstek. Poruszaj palcami. A teraz wyprostuj prawą nogę. Prawa noga wyprostowana jest w kolanie, w jednej linii ułożona z naszym tułowiem, czyli biodro wyprostowane, a lewe kolano oparte o matę. Twoja lewa dłoń, uginamy kolano prawe i chcemy chwycić stopę. Spróbuj chwycić stopę. Jeżeli niemożliwe jest to dla Ciebie do wykonania, możesz sobie pomóc ręcznikiem. Możesz chwycić za nogawkę, spodni, za kawałek skarpetki i pociągnąć, tak? Jak się da za stopę, to pociągnij, przytrzymaj za stopę i spróbuj pociągnąć kolano do tyłu, czyli mocno wyprostowany jest staw biodrowy, tak? Proste, szukam rozciągania z przodu uda. Rozciągamy w tej pozycji, w tym ćwiczeniu, rozciągamy mięsień czworogłowy uda. Wytrzymaj jeszcze, oddychaj spokojnie, poczuj, że tak z przodu uda, w tą stronę rozciągamy. Jeszcze. I rozluźnij. Górne kolano zostaje oparte, dolna noga wyprostowana, ramiona przeniesione do przodu, dłonie złączone, szukam wygodnej, no powiedzmy, wygodnej pozycji dla głowy. I teraz powoli otwieram ramię do góry, do sufitu. Za ręką otwiera się bark, klatka piersiowa. Ramię chcę dotknąć, dłoń chcę dotknąć podłogi za plecami, kolano, nogi się nie podnosi. Wytrzymaj w tej pozycji. Oddychaj spokojnie. Spokojny wdech i wydech. Spróbuj skierować oddech w tą
To miejsce, w którym czujesz rozciąganie najmocniej. I powoli wróć. Wracasz ręką. Obie nogi ugięte. Powoli podnieście na ramiona. Usiądź i przejdź do leżenia na lewym boku. Kładziemy się na lewym boku. Światło mi się tutaj zmienia. Raz zachodzi słońce, raz wychodzi zza chmur. Taka dziś pogoda. Obie nogi zgięte w kolana. Ręka pod głową do pierwszego ćwiczenia. Ułożona jest wygodnie. Pamiętacie, jakie było pierwsze? Może być ugięta, może być wyprostowana. Górna noga. To jest prawa teraz. Prawa noga jest wyprostowana w kolanie. I wyprostowana w stawie biodrowym. Palce stopy obciągnięte. Stopa utrzymana na wysokości biodra. Krótki ruch. Odrobinę wyżej. Na wysokość biodra wracam. Unoszę. Opuszczam. Dłoń na macie pomaga w utrzymaniu równowagi. Nie za wysoko, bo my chcemy mieć wyprostowany staw biodrowy. 6 i jeszcze 5, 4, 3, 2. Ostatni. Zmień ustawienie stopy. Daj teraz palce stopy na siebie. I to samo. Unosisz, opuszczasz. W górę, nie za wysoko. Góra, dół jeszcze. Unoszę nie do samej podłogi, schodzi noga, tylko na wysokość naszego biodra mniej więcej. 5, 4 i jeszcze 3. 2. Ostatni. Dajemy radę. Jak możesz ćwiczyć dalej, ćwicz dalej. Jeżeli potrzebujesz przerwy, robisz przerwę. Nogę do przodu. Przenieś nogę w przód. Palce stopy na siebie wypchnięta, pięta stopa na wysokości naszego biodra. I teraz do góry, do sufitu. I wracam w przód. Do góry, do sufitu. I wracam do przodu. W górę. Tyle, ile możesz, podnosisz. Proste kolano. 6. 5 jeszcze. 4. 3. 2. Ostatni. Odpoczywamy. Odpoczywa lewa noga. Jeżeli potrzebujesz rozluźnić mocniej, możesz rozmasować pośladek. A teraz wyprostuj dolną nogę. Lewa noga jest wyprostowana, lewa noga prosta. Palce, stopy na siebie, wypchnięta pięta. Noga jest w przedłużeniu Twojego tułowia. Unosisz, opuszczasz. Góra, dół. Góra, dół. I jeszcze 6, 5, 4, 3, 2, zatrzymaj w górze i pulsujemy, 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 wyżej, wyżej, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i luz, odpoczywasz. Obie nogi zgięte w kolana. Kolana znajdują się na wysokości Twoich bioder, kąt prosty w kolanie, kąt prosty w stawie biodrowym, ręka pod głową ugięta, łokieć przeniesiony do przodu. Prawa dłoń za głowę. Zaczynamy naprawdę wolno. Otwiera się łokieć do góry, do sufitu. Za łokciem otwiera się bark. Za barkiem klatka piersiowa. Łokieć chce dotknąć podłogi za plecami. I powolutku wracasz. Zamykając łokieć, zamykając bark. I zamykając klatkę piersiową. I próbujesz jeszcze raz. Powolutku otwórz łokieć. Za łokciem bark.
Otwiera się też klatka piersiowa, łokieć chce dotknąć podłogi za plecami. Mam nadzieję, że jesteś bliżej niż za pierwszym razem. I powolutku wracasz. Nogi nie zmieniają swojego ustawienia. Jedziemy jeszcze raz. Otwórz łokieć, potem bark, klatkę piersiową. Łokieć chce dotknąć podłogi za plecami. Jak lewy łokieć naciśnie na matę, czyli ten z przodu, jeżeli wcisnę ten z przodu w matę, ten za plecami zbliży się wyraźnie do podłogi, poczujesz to na pewno. Spróbuj i powolutku wracamy. No dobra, jeszcze dwa razy nam zostały takie wolne. Otwiera się łokieć, bark, klatka piersiowa, łokieć chce dotknąć podłogi za plecami. I powoli wracasz. Zamykasz łokieć, zamykasz bark, zamykasz klatkę piersiową. Taki wolny, to ostatni przed nami. Otwórz łokieć, otwórz bark, otwórz klatkę piersiową, łokieć chce dotknąć podłogi. I powolutku wracasz. No i teraz pora przyspieszyć. Na raz. Otwórz i zamknij. Otwórz łokieć. Za każdym razem chcę dotknąć podłogi za plecami. Dwa. Otwórz. Ostatni. Otwórz. Ok. I wystarczy. Wyprostuj rękę pod głową. Ręka pod głową wyprostowana, głowa leży na prostym ramieniu. Prawa dłoń ułożona jest na wysokości klatki piersiowej, oparta o matę w taki sposób, żeby ustawić, poszukać ustawienia w łokciu, ustawienia kąta prostego. Szeroko rozstawione palce dłoni. Będziemy naciskać. Naciśnij dłonią na matę, rozluźnij. Naciśnij, oddychaj, wdech. Wydech, naciśnij, mocno z całej siły, spróbuj. Naciśnij, nie samymi palcami, nie samym nadgarstkiem, całą dłonią, aktywną, szponiastą taką dłonią. Naciśnij i jeszcze pięć. Naciśnij, poczuj jak włącza się do pracy brzuch. Cztery, naciśnij, trzy razy. Jeszcze dwa. Ostatni. Rozluźnij, poruszaj palcami, poruszaj nadgarstkiem, rozluźniamy. Wyprostuj teraz dolną nogę. Dolna noga, czyli lewa, wyprostowana. Górne kolano oparte o matę, wygodnie. Uginamy lewą nogę w kolanie, a prawa dłoń chce chwycić lewą stopę właśnie. Jak się nie udało chwycić stopy, no to kombinujcie, tak? Kombinuję. Spodnie, skarpetkę, buty jak macie. Albo po prostu można sobie zarzucić ręcznik, czy jakiś pasek dodatkowo i pomóc sobie. Wyprostowane biodro, czyli chcemy, ciągniemy kolano do tyłu za plecy, tak? Żeby poszukać rozciągania z przodu uda. No to spróbuj, poszukaj tego rozciągania. Poczuj to rozciąganie, wytrzymaj w tej pozycji, wytrzymaj jeszcze. No dokucza mi to słońce, raz mnie razi, raz zupełnie ucieka światło. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś źle wyglądało. Jeszcze chwilkę i rozluźnij. Zostawiamy nogę luźno, kolano oparte, ramiona do przodu. Dłonie złączone. Szukam wygodnej pozycji dla głowy. W miarę jest ok. No to zaczynamy. Kolano, pamiętaj, przykleiło się, nie ma prawa się podnieść. Ręka prawa. Otwiera się ramię. Otwiera się bark, klatka piersiowa. I teraz prosta ręka. Dłoń chce dotknąć podłogi za plecami. Wytrzymaj w tej pozycji. Wytrzymaj. Tak, możesz popatrzeć za ręką, możesz popatrzeć po prostu do góry. Spokojnie oddychaj i staraj się skierować oddech w to miejsce, w którym czujesz rozciąganie właśnie najmocniej. I jeszcze spokojny wdech i wydech.
łączę dłonie, uwinam obie nogi, tak żeby było ugięte, będzie nam łatwiej się podnieść i powolutku, podnosząc się na ramionach, przechodzimy do pozycji siedzącej. Jeżeli możesz usiąść skrzyżnie, usiądź skrzyżnie. Jeżeli ten siad skrzyżny jest dla Ciebie niewygodny, niemożliwy, siadasz jak chcesz. To mogą być nogi ugięte, mogą być wyprostowane. Staraj się szukać takiego ustawienia, w którym czujesz, że siedzisz na guzach pulszowych, tak? Czyli na tych kościach w pośladkach. Szukamy tych kości w pośladkach, dłonie po bokach. Jeszcze zrobimy sobie kilka skłonów. Przyklej ramię do ucha. Druga ręka jest w jednej linii z Twoim biodrem. Nie przy kolanie, nie za plecami, w przedłużeniu w jednej linii z biodrem. Przyklej ramię do ucha. Zrób skłon. Zostań w tej pozycji. I teraz spokojny wdech i wydech. Przyklejone ramię do ucha. A to jeszcze sobie wyprostuję tą rękę. Spróbuj wypchnąć paznokcie, wdech i wydech. Guz kulszowy się trzyma podłogi. Ten się trzyma podłogi, jeden i drugi. O, wyprostuj. Druga strona. Przyklej ramię do ucha. Dłoń w jednej linii z biodrem. I zrób boczny skłon tułowia. Wyprostuj ramię nad głową. Wyprostuj, nie odklejaj od ucha. Wyprostuj. Wypchnij bok ciała na zewnątrz. Zrób spokojny wdech i wydech. I powolutku wróć. No to co, jeszcze raz. Porażę na każdą stronę. Przyklej ramię w jednej linii z biodrem. Guzy kulszowe oba się trzymają. Zrób skłon. Wyprostuj rękę. Wypchnij bok ciała. Wypchnij mocno na zewnątrz. Spokojny wdech i wydech. Wyprostuj. Ok, super. I jeszcze raz. To już jest ostatni. Przyklej ramię. Zrób skłon. Oba guzy kulszowe się trzymają. Wypchnij bok ciała, ramię wyprostowane. Spokojny wdech i wydech. I powolutku wyprostuj. Rozluźnij ramiona. Rozluźnij. I będziemy powolutku się podnosić. No dobra, przejdziemy przez przejście, przez klęk podparty, potem do prostego. No to próbujemy. Przechodzimy do klęku podpartego. Z tego podpartego jesteśmy w klęku prostym. Jedno nóż. Dłonie oparte. Palce stopy zawinięte. Pośladek napinamy. Mamy proste plecy. I podnosimy się. Jesteśmy w pozycji stojącej. Kończymy jak zawsze. Przyjęciem prawidłowej postawy naszego ciała. Ustaw stopy. Wyprostuj plecy. Brzuch lekko napięty. Opuszczone barki. Długa szyja. Otwórz ramiona, zrób wdech, obejmij klatkę piersiową, złap za łopatki, wydech, otwórz i zamknij, otwórz, uśmiechnij się, ostatni raz, wdech i wydech. I dziękuję serdecznie za dzisiaj, mam nadzieję, że udało się wytrwać do końca i zapraszam następnym razem, pa!